Jak się mamy? Dobrze. Po co pani ten patyk? No tak, żeby mi miejsca ustępowali. Na fasonie. Chłoda pracuje. Przyjechała do nas. No nie, nie z babcią, więc... Macie babcią. Tak jest. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła. My żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, sztablą odbierzemy. Marsz, marsz do Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz do Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Wisłę przejdziem, wartę będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. O hymnie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na uroczystości rocznicowej 76. rocznicy zbrodni wawerskiej. Równo 76 lat temu w tym miejscu 107 mieszkańców Anina i Wawra straciło życie z rąk okupanta niemieckiego. Zbrodnia ta uważana jest za pierwszą masową egzekucję ludności cywilnej na terenie okupowanej Polski w czasie II wojny światowej. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych kombatantów, którzy są dzisiaj z nami. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców osiedli Anin, Wawer. Witam serdecznie wszystkich krewnych ofiar, które zginęły podczas tej tragedii. Witam serdecznie poczty reprezentacyjne Wojska Polskiego, Policji, Straży Miejskiej oraz harcerzy ZHP i ZHR. Witam także przedstawicieli reprezentantów placówek oświatowych i jednostkę strzelców 501 imienia Marszałka Piłsudskiego. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli władz dzielnicy Wawer i władz miasta stołecznego Warszawy. Witam serdecznie wiceprzewodniczącą Rady Warszawy, panią Ewę Masny. Witam serdecznie wiceburmistrza dzielnicy Wawer, Zdzisława Gujskiego. Witam serdecznie wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Włodzimierza Zalewskiego. Witam serdecznie radnego miasta stołecznego Warszawy Cezarego Jurkiewicza. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych radnych dzielnicy Wawer. Oraz witam także księdza dziekana Marka Doszko, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski. Poproszę o zabranie głosu Łukasza Kubika, radnego dzielnicy Wawer, członka rodziny jednej z ofiar tej strasznej tragedii. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie. Rzeczywiście jest to dla mnie dość wyjątkowy dzień, bo dzisiaj przychodzę świętować wspólnie i pamiętać wspólnie z państwem ten dzień przede wszystkim jako mieszkaniec, jako wnuk
Zbigniewa Czarskiego, Felcacko, tak? To moja rodzina, moi najbliżsi, można powiedzieć, stali się ofiarami tego wszystkiego, co rozpoczęło się dokładnie po drugiej stronie torów, tak? Wszyscy pamiętamy tę historię, jakie były początki, tak? Z czego to wynikało, tak? Śmierć dwóch niemieckich feldmarszałków potem była bezpośrednią przyczyną tej tragedii, która się tutaj rozegrała. Potem nastąpiła łapanka, tak, do drzwi mojej rodziny przybyli Niemcy. Było mroźno, było zupełnie inaczej niż dzisiaj, tak? Dzisiaj ten dzień jest zupełnie inny, inaczej z tej perspektywy lat patrzymy na niego, tak? Także ta tragedia na pewno odcisnęła bardzo duże piętno, ale najważniejsza jest ta sztafeta pokoleń, która następuje, tak? Ta sztafeta pokoleń ludzi też młodych, którzy przychodzą tutaj z nami, żeby pamiętać, bo pamięć jest czymś najważniejszym, tak? Coś, za co możemy być wdzięczni tym osobom, ale też odnieść jakby ich cześć, tak? Czyli pamiętać i jeszcze raz pamiętać. Szanowni Państwo, ja może na zakończenie chciałbym tutaj też takim podzielić się taką refleksją na temat i z takim przesłaniem pozostawić nas wszystkich. Jeżeli Państwo pozwolicie, chciałbym tutaj zacytować jednego z pisarzy, który powiedział w ten sposób. Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za niedobrem. Pamiętajmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Włodzimierza Zalewskiego. Dziękuję bardzo. Ja, będąc na tych uroczystościach, szczególnie w dniu dzisiejszym, dzisiaj, zadaję sobie takie pytanie. Jak my byśmy się zachowali, będąc w takiej sytuacji, jak nasi bracia 76 lat temu? Taką refleksję mam cały czas i myślę o tym, jak zachowałbym się wtedy, kiedy przychodzą do domu, otwierają drzwi, zabierają moich bliskich, zabierają mnie i pytają się, czy jesteś Polakiem. Nachodzi mnie taka refleksja, co było lepiej zrobić, co powiedzieć, wiedząc, że spotka nas śmierć, spotka mnie śmierć. Jakbym się zachował? Jest przykład. W tamtym dniu takie pytanie zostało skierowane do jednego z ofiar tej zbrodni. Spytano go, czy jest Polakiem. Mimo że nazwisko brzmiało niemiecko, odpowiedział tak, jestem Polakiem i to było wyrokiem śmierci. Zginął jak 107 osób, które zostały tu w tym miejscu rozstrzelane. Ja myślę, że ten przykład jest dla nas wszystkim świadectwem, jak mamy się zachowywać, co mamy myśleć. I jest to znak, że warto być Polakiem. Oddaję hołd wszystkim tym, którzy zginęli w tym miejscu 27 grudnia 1939 roku. Cześć ich pamięć. Bardzo dziękujemy panu przewodniczącemu. Proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza dzielnicy Wawer Zdzisława Gujskiego. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, 76. rocznica niemieckiej zbrodni na ludziach niewinnych. Przeżywamy ją od dnia wczorajszego, od godziny 23. Tak licznie mieszkańcy zgromadzili się na tym placu,
najpierw po wschodniej stronie tunelu, przez który byli przeprowadzani nasi bliscy, nasi znajomi, sąsiedzi, a może nawet z rodziny ktoś. Tu chciałem podziękować księdzu dziekanowi bardzo serdecznie. To jego inicjatywa. Od 2009 roku te uroczystości trwają co rok. Rokrocznie gromadzimy się w tym tunelu, tak jak powiedziałem przed chwileczką, i przechodzimy niemalże tą trasą, jak byli prowadzeni ci niewinni ludzie. Ludzie, którzy świętowali, cieszyli się, radowali w drugi dzień świąt, a około godziny 18 zaczęli być wyciągani z naszych domów rodzinnych. Serdecznie dziękuję wszystkim tu zebranym, którzy chcą upamiętnić ten dzień, tą 76. rocznicę. Chciałbym Państwa prosić o to, ażeby przekazywać tą historię naszym dzieciom, wnukom. Serdecznie dziękuję wszystkim zgromadzonym tu na tym placu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Proszę o zabranie głosu księdza dziekana. Pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze na niebie, Ty posłałeś swojego Syna w to radosne, piękne święto, które obchodzimy w Boże Narodzenie. I tylko w Tobie znany sposób ta radość połączyła się ze łzami i krwią. Ale wierzymy i ufamy, że w Twoim planie zbawienia nic nie jest niepotrzebne, nic nie jest stracone. Wierzymy i modlimy się z nadzieją zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo dziękuję księdzu dziekanowi. Wszystkie delegacje, które chciałyby złożyć wieńce, zapraszamy tutaj z tej strony. Rada dzielnicy Wawer, miasta stołecznego Warszawy. Winy składają wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Ewa Masny, zastępcy burmistrza Leszek Baraniewski i zastępca burmistrza Zdzisław Gojski oraz radni dzielnicy Wawer. Wieniec składają kombatanci.
Bardzo będę wdzięczny. Wieniec składa Prawo i Sprawiedliwość, Zarząd Wawel. Wieniec składa Rada Osiedla Marysin Południowy. Wieniec składa dyrektor Biblioteki Publicznej w Wawrze, pan Jacek Czarnowski. Wieniec składa Rada Osiedla Wawer. Wieniec składa Szkoła Podstawowa nr 218. Wraz z dyrekcją. Wieniec składa Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, oddział Anin. Wieniec składa delegacja zespołu szkół numer 115. 116, przepraszam bardzo. Wieniec składa gimnazjum sióstr Felicjanek. Wieniec składa zespół szkół 115. Wieniec składa zespół szkół 114. Wieniec składa zespół szkół 120. Wieniec składa rodzina Stefana Stawickiego, ofiary tej tragedii. Stawickiego, ofiary tej tragedii.
Wieniec składa Komitet Obrony Demokracji, Oddział Wawr. Wieniec składa Nowoczesna Wawer. Betlejemskie Światełko Pokoju w parterze ZHR i ZHP. Bardzo dziękujemy wszystkim delegacjom, bardzo dziękujemy Państwu, uroczystości dobiegły końca. Niech pamięć, niech wszyscy ci polegli w tej tragedii pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Sztandar wyprowadzić.